Siema, z tej strony Piotrek aka Miejski Drwal. Dzisiaj nietypowo z tego względu, że tym materiałem zaczynam nową serię filmów pod tytułem Seta z Miejskim Drwalem. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego Seta? Ano dlatego, że te filmy będą mocne, ostre, będą walić w łeb, wywalać z butów i dla niektórych będą ciężkie do przełknięcia jak Seta czystej wody. Na początku chciałem zaznaczyć, że materiały spod znaku Seta z Miejskim Drwalem w żaden sposób nie będą merytoryczne. Nie będą oparte o żadne fakty oraz badania, ponieważ będzie to moja osobista publicystyka. Czyli będę wyrażać swoje bardzo nieobiektywne zdanie na różne tematy i różne zjawiska związane z aktywnością fizyczną i szeroko pojętą branżą fitness. Na pierwszy ogień chciałem zająć się osobami, które określają się mianem sportowe świry czy fit freaky. Rozszyfrujmy określenie fit freak. Fit znaczy sprawność fizyczna, tężyzna fizyczna. Freak znaczy pasjonat, maniak, świr. Świr znaczy ktoś, kto ma nierówno pod sufitem idiota. Czym właściwie zajmuje się fit freak? Ano zajmuje się prowadzeniem i relacjonowaniem swojej fit krucjaty, która polega na codziennych wyrzeczeniach w drodze po upragnioną formę. Fit freak przy okazji musi wykazać się bardzo dużym hartem ducha na każdym treningu, dając siebie 100%, walcząc do upadłego, walcząc o każde powtórzenie, jakby jutra miało nie być, jakby od tego zależało jego życie. Fit freak wykazuje się twardą psychą, ponieważ jeśli pójdzie na urodziny do cioci Halinki, to nie tknie tego serniczka, tylko wyciągnie swój pojemniczek z ryżem i kurczakiem bardzo skrupulatnie odmierzonym. Fit freak będzie Cię przekonywać do tego, że trening jest najwyższą wartością w życiu i miarą sukcesu i wartości człowieka jest jego obwód w bicepsie i poziom tkanki tłuszczowej. I co, pewnie kojarzycie niejednego takiego fit freaka z Instagramu czy z Facebooka i pewnie Wam imponuje, inspiruje, motywuje i w ogóle chcielibyście być jak on. A co jeśli powiem Wam, że absolutnie nie powinniście go naśladować i że nie powinniście sami być sportowymi świrami, bo to całkowita głupota. I pewnie pomyślicie, ale jak to, co on mówi, przecież on sam jest trenerem. Tak, mówię to z pełną odpowiedzialnością, w pełni władz umysłowych, ponieważ moim zdaniem radykalizm w jakiejkolwiek dziedzinie życia, nieważne czy to jest polityka, religia, aktywność fizyczna, zdrowy tryb życia, nie jest rzeczą zdrową. Mówię tak z tego względu, że zazwyczaj tymi fit freakami są zawodnicy, którzy właśnie przygotowują się do zawodów i z tego względu są gotowi na tak duże wyrzeczenia i używają tak radykalnych środków po to, żeby optymalizować swoją formę startową. A Ty, jeśli trenujesz rekreacyjnie, absolutnie nie powinieneś ich naśladować. Z tego względu, że Tobie nie chodzi tylko o to, żeby osiągnąć przyzwoitą formę, ale również o to, żeby utrzymać ją na długie lata. Dlatego Twoje środki, Twoja dieta i Twój trening nie może być na zasadzie nie daj się, zesraj się. Chodzi o to, żebyś dobrał takie środki, taką dietę i taki trening, żeby nie był dla Ciebie zbyt dużym wyrzeczeniem i obciążeniem. Dlatego, bo nikt nie jest w stanie trzymać ściśniętych pośladów na długie lata. Bo pamiętajcie o tym, że dieta i trening będzie dobra tylko wtedy, kiedy bezproblemowo będziesz w stanie utrzymać ją przez długi czas. Dlatego nie poddawaj się fit terrorowi i nie szalej razem z fit freakami. Zamiast tego zacznij słuchać osób, które propagują racjonalne i zdroworozsądkowe podejście do aktywności fizycznej i diety. I nie mam tutaj tylko i wyłącznie na myśli siebie, ale takie osoby jak Jacek Bilczyński, Szmeksi, Tomek Grzymski, Squats and Milk. To również są kanały, które Wam bardzo gorąco polecam, bo moim zdaniem należy polecać osoby, które odcinają się od tego całego fit debilizmu. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą setkę w Miejskim Drwale. Jeśli Ci się podobało, to koniecznie daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, udostępnij u siebie na tablicy na Facebooku, a jeśli nie, to daj mi znać w komentarzu dlaczego. Z chęcią z Tobą popolemizuję. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.